Wyglądają Pani na inscenizację, natomiast ja pozwolę sobie na kilka słów rysu historycznego. Otóż 20 lipca 1920 roku ruszyła druga ofensywa sowieckiego frontu zachodniego pod hasłem "Na zachodzie ważą się losy wszechświatowej rewolucji, po trupie Polski wiedzie droga do wszechświatowego pożaru". Na Wilno, Mińsk, Warszawę, marsz. Takie to oto hasła przyświecały barbarzyńcom bolszewickim. W pierwszej dekadzie lipca przełamany został front polski nad Autą, a wojska frontu północno-wschodniego generała Stanisława Szeptyckiego cofały się pod naporem ofensywy czerwonoarmistów Tukaszewskiego. Kolejne próby zatrzymania wojsk sowieckich prących na zachód nie przynosiły spodziewanych rezultatów. Obchodzący ugrupowanie obronne od północy III Korpus Kawalerii Gaja wymuszał dalszy odwrót wojsk polskich. Tempo natarcia wojsk sowieckich na owe czasy wydawało się naprawdę bardzo duże. Wynosiło około 20-30 km na dobę. Wojsko polskie straciło kolejną linię dawnych okopów niemieckich, linię Niemna, czy wreszcie linię Bugu. Wojska polskie cofały się niemal nadal na kolejną naturalną przeszkodę terenową, podobno do powstrzymania sowieckiej ofensywy Głowy. 15 sierpnia nastąpiło kontruderzenie oddziału generała Czerwiowskiego, które odbiło z rąk sowieckich Radzyni. A 16 sierpnia ruszyła kontruderzenie nad Głowczym. Zmieniło się całą losy wojny. Od tego momentu wojsko polskie było ofensywne. Państwo, zawsze Państwo oglądacie, to jest właśnie ten finalny, już finalna część bitwy warszawskiej. Podczas odwrotu III Korpusu Kawalerii przy próbach przekroczenia granicy pruskiej natknął się po prostu właśnie na siły polskie. Tutaj ksiądz Wieka bardzo dokładnie podczas szczytu sierpnia pod Leman podeszły oddziały III Korpusu Kawalerii i zaatakowały z trzech stron. Major Żabar nakazał, tak jak to Państwo słyszeliście, pierwszy odwrót. 10 polskich żołnierzy zatrzymało czasowo sowiecką kawalerię, a po wyczerpaniu amunicji złożyło broń. Kozacy zarąbali szablami 47 jeszcze. Odnalazłem fragment książki, która została wydana w Leningradzie w 1938 roku. Książki, której autorem był właśnie dowódca Życia. Dowódca, który dostał się po tej bitwie do niewoli, był internowany w obozie niedaleko Berlina, który odbywał mu się przekroczyć granicę. Jednak doczekał się wielu odznaczeń i zaszczytów, także cywilnych, był pracownikiem naukowym, wydał książkę, która właśnie opisuje także i tę książkę. I tak oto Gaj Dmitriewicz Gaj pisze w swojej książce o tym wydarzeniu. Mimo skrajnego wyczerpania i braku amunicji, dywizja wypełniała rozkaz. O godzinie 9.30 poruszała się wzdłuż szosy do Kozi. Droga z Lemana przechodziła przez lesisty teren. 3 kilometry od Lemana część korpusu po raz kolejny spotkał się z piechotą wroga, ale nie można było podjąć walki, ponieważ na bokach rozciągały się gęste lasy, a bagienne leśne drogi były zbyt wąskie dla przejścia artylerii i licznych wozów z rannymi. Wycofanie się też było niemożliwe, ponieważ próg napierał z zachodu i zajął już łącznie. Ale oddziały rozpoznawcze nękały nas od tyłu. Częściej nakazano przebić się za wszelką cenę nawet pojedynczych żołnierzy. Walka trwała 3 godziny, jak pisze Gaj. Pułki 15 dywizji częściowo na formę, częściowo spieszone, umiejętnie spadały wzdłuż ścieżek na wroga, aby otoczyć go. Siły wroga
do 400 osób zostały całkowicie zniszczone i wycięte. Więźniów nie braliśmy, ponieważ nie było czasu, żeby zajmować się nimi i nie było komu ich chronić. Oczywiście grubo przesadził tutaj Raj Dmitriewicz, nie 400, jak wiemy, tylko 47 żołnierzy zarąbanych. Widzicie Państwo teraz pojmanych polskich żołnierzy, nad którymi pastwią się wyrodniacy Gaja Brzyszkia. Jak już Państwo słyszeliście podczas mszy, jednemu z żołnierzy udało się uciec. Uciekał przez mokradła, bo tutaj wówczas były zarośla i mokradła w stronę właśnie tutaj miejscowości Zimna. Udało mu się uciec i wracał niejednokrotnie, wracał kilkakrotnie po wojnie i tutaj modlił się. Jednakże, drodzy Państwo, wieczorem 25 sierpnia doszło pod Lemanem do prawdziwej bitwy kawaleryjskiej dywizjonu Huzarów Śmierci. Dywizjon istniejący niedługo, bo od lipca, stworzony przez Kursida, został